O tym, że trzeba segregować śmieci, wszyscy doskonale wiedzą, ale niestety wciąż polskie społeczeństwo ma z tym duży problem. W wielu domach wszystkie odpady trafiają do jednego kosza, a co gorsze, często opakowania po różnego rodzaju produktach lądują na ulicy czy też w lesie. Co zrobić ze zużytymi bateriami, gdzie je wyrzucić? Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna ma na to proste rozwiązanie. Na terenie całego związku znajdują się specjalne pojemniki, do których wyrzucać można tylko zużyte baterie. Na terenie naszego związku, we wszystkich placówkach oświatowych praktycznie, w instytucjach publicznych tego typu, jak budynki urzędów miast i gmin i starostwo, znajdują się pojemniki na leki przeterminowane, przepraszam, na zużyte baterie i akumulatorki małogabarytowe. Natomiast i tutaj współpracujemy z organizacją odzysku Reba w Warszawie, która nas pomaga w wyposażeniu w tego typu pojemniki. O segregacji śmieci najmłodsi mieszkańcy uczą się w szkole. W placówkach oświatowych przeprowadzane są konkursy, na przykład na ilość przyniesionych korków od butelek czy zużytych baterii. Szkoły z terenu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna biorą udział w takich przedsięwzięciach. Podczas podsumowania akcji sprzątania Warmii i Mazur okazało się, że z terenu związku zebrano ponad tonę zużytych baterii i akumulatorków małogabarytowych. Pozbycie się zużytych baterii to nie jedyny problem. Co zrobić z przeterminowanymi lub niepotrzebnymi nam już lekami? Na to też jest rozwiązanie. Praktycznie we wszystkich aptekach na terenie związku znajdują się specjalne pojemniki, do których można wrzucić niepotrzebne leki. Tutaj nie mamy kłopotu, bo wszystkie apteki bardzo są zainteresowane, żeby te pojemniki się znalazły. I w tej chwili my w związku tutaj organizujemy odbiór. Apteki do nas tylko telefonicznie zgłaszają, że jest pojemnik zapełniony i pracownik związku zgłasza do tej firmy Omikron. Ona przyjeżdża i odbiera te leki przeterminowane. Bowiem jest rzecz w tym, że do tych leków przeterminowanych nie może mieć nikt inny dostępu, bo to jest bardzo niebezpieczna rzecz. Dlatego też pojemniki są tak konstrukcyjnie zbudowane, że jak się wrzuci lek, to już jego się po prostu nie sięgnie z tego pojemnika, bo żeby zapobiegać pokusie, że ktoś może się jeszcze na własną rękę posłużyć tymi lekami i może być nieszczęście. Przeterminowanych lub niepotrzebnych leków pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci, gdyż są to jedne z niebezpiecznych odpadów. Na szczęście rośnie świadomość społeczeństwa w tej sprawie, dlatego pojemniki na przeterminowane leki w działdowskich aptekach często wypełnione są po brzegi. Jeżeli Państwo zajrzycie do naszych aptek, czy na terenie Działdowa, czy na terenie innych gmin, są bardzo takie przyjazne, estetyczne pojemniki do zbiórki właśnie tych leków przeterminowanych. I tutaj współpracujemy z organizacją recyklingową, taką, która się zajmuje Omikron w Gdańsku. I chcę powiedzieć Państwu tak, że samorządy gmin, wszystkich gmin członków związku wspomagają nas finansowo w zbiórce tych leków przeterminowanych i zużytych baterii, gdzie płacą niewielką, bo to w granicach 2500 zł na rok, ale to pozwala na to, że ten system w stosunku do mieszkańców jest nieodpłatnym i jest takim przyjaznym dla środowisk. Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie, dlatego tak ważna jest ich segregacja i wyrzucanie ich do specjalnych koszy. Jeżeli mamy możliwość wrzucenia zużytych baterii czy przeterminowanych leków do specjalnie przygotowanych pojemników, powinniśmy z tej możliwości korzystać i pokazywać innym, że dbamy o środowisko.